Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Piszą do nas Państwo setki listów, przychodzą maile z całej Polski, z Warszawy, z Dąbrowy Górniczej, z Łodzi, z Lubartowa, ale na początek z wielką przyjemnością przytoczę początek listu pana Bartłomieja z Krakowa, który pisze: na początku chciałbym podziękować wszystkim współtworzącym program Jedź Bezpiecznie za podejmowane wysiłki mające na celu poprawę bezpieczeństwa i kultury jazdy na polskich drogach. Bardzo dziękujemy. Ale pan Bartłomiej porusza też problem pojawiający się w naszym programie, mianowicie problem przecinek. Jak jeździć po przecinkach, zastanawia się. Tak, zgodnie z ruchem prawostronnym czy po angielsku, bo do tego ten problem się sprowadza, oczywiście troszkę trywializuje. Czy jedziemy na tak zwaną zakładkę, czyli trzymamy się prawej krawędzi przecinki, zgodnie z prawostronnym ruchem, czy też pozwalamy sobie na takie jakby ścięcie tego skrętu czy zawracania, które wykonujemy, więc jedziemy albo przy lewej krawędzi przecinki do zawracania, albo wymijamy się prawymi bokami samochodu, właśnie tak jakby po angielsku, ale no, może to być przez niektórych odebrane jako jazda niepoprawna. No właśnie, bo tutaj pan Bartłomiej pisze, że u zbiegu ulic Kamieńskiego i Malborskiej ustawił się przy prawej krawędzi skrzyżowania, a kierowca chcący skręcić w lewo z przeciwnego kierunku podjechał mu pod przód samochodu z pretensjami. Pretensje absolutnie nieuzasadnione, oczywiście strata czasu, jakieś przepychanki na drodze. Otóż przepisy nie mówią tutaj wyraźnie, że musimy pojechać zawsze na prawą połowę jezdni i dopiero z prawej połowy jezdni skręcić. Nie ma takiego obowiązku ani przy lewoskręcie, ani przy zawracaniu. Musimy się dostosować do tego, jak zachował się kierowca, który pierwszy na tym skrzyżowaniu się znalazł. Czyli jak on pojechał szeroko, to my też szeroko. Ale czy zawsze tak szeroko potrzeba, czy ma to sens? Niekoniecznie. Przy Malborskiej raczej nie. No i spróbuję pojechać na wymienięcie się prawymi bokami pojazdów. Tym bardziej, że tak dość dobrze się jest, proszę Państwa, właśnie ustawić poparcie i nie blokuje wtedy tych jadących lewym pasem. Zostawiam miejsce dla tego pojazdu sprzeciwka, żeby ustawił się tak samo, jak chce jechać w kierunku Woli Duchackiej. No i wydaje mi się, że to jest ustawienie optymalne. I tak tutaj schowanie, oczekujemy na przejeżdżający sprzeciwka, tu zawsze olbrzymi ruch, proszę Państwa, więc to oczekiwanie jest długie, dlatego ważne jest właśnie to schowanie się pomiędzy wysepkami Kamieńskiego. No i mamy chyba przypadek, kiedy kierowca za daleko zajechał, no ale cóż, kierowca się zorientował, troszkę cofnął, no i teraz już wszystko dobrze. No bo tak naprawdę, proszę Państwa, ten przejazd głęboki tam powoduje tylko tamowanie ruchu. Także jednak prosimy, żeby na tej Malborskiej nie wjeżdżać na zakładkę, tylko jechać z założeniem wymienięcia się prawymi bokami pojazdów. W Warszawie, być może w innych miastach Polski, zastosowano tablicę pokazującą właśnie dopuszczalność tego pojechania, czy nawet potrzebę pojechania i wymienięcia się prawymi bokami pojazdów. Bo tak jest płynniej. W Krakowie tego jeszcze nie ma. Ale generalnie rzeczywiście na większości skrzyżowań lepiej jest pojechać tak, żeby nie zajeżdżać się, nie robić tej zakładki. Ale powtarzam, i tak można. Musimy dostosować się do tego, co robią inni. No i właśnie dzisiaj pokazując te przykłady, może stworzymy jakieś takie dobre praktyki jazdy. Pan Sławek z Krakowa pisze o skrzyżowaniu Kocmyrzowska, Obrońców Krzyża, tu gdzie właśnie teraz jesteśmy, i pisze tak. Część kierowców wykonuje manewr zawracania przy lewej krawędzi skrzyżowania. Część zaś wjeżdża na sam środek, zajmując pas prawy, powodując totalny chaos. No to jest trudne do zrozumienia, bo rzecz tutaj jest naprawdę prosta i oczywista. Mamy kierunkowy sygnalizator do lewoskrętu i zawracania, czyli tylko w tym momencie pojazdy, czy to jadące od strony Huty, czy od strony Krakowa, wykonują te manewry niezależnie od siebie, bezkolizyjnie. Więc tutaj na pewno nie jedziemy na zakładkę, tylko wymijamy się prawymi bokami pojazdów. Ci, którzy jadą do środka skrzyżowania, jadą bez sensu. Nie ma żadnej przyczyny, żeby tak pojechać. Gdyby sygnalizacja była wyłączona, no to pewna wątpliwość funkcjonowałaby i wtedy, podobnie jak przy Malborskiej,
poprawne byłyby oba przejazdy, ale uważam, że jest na tyle szeroko, że pojazd, który zawraca i nie jest to samochód ciężarowy oczywiście, tylko osobowy, powinien zmieścić się przy lewym krawężniku i wtedy niejako bezkolizyjnie, bez patrzenia na tych wyjeżdżających z podporządkowanej obrońców krzyża, zawróci. Ale wtedy, jak sygnalizacja jest wyłączona, musimy zobaczyć, jak inni jadą, i taka możliwość jazdy istnieje. Natomiast jeśli sygnalizacja jest czynna, myślę, że w większości przypadków ta sygnalizacja funkcjonuje, jedziemy nie na zakładkę, jedziemy płynnie, obok siebie, niezależnie od siebie, nie przeszkadzając sobie, inaczej nie ma to sensu. A teraz weźmy uwagę, kierunek poprzeczny. I tutaj oczywiście jadący z przeciwnego kierunku na wprost będą jechali pierwsi, a my do skrętu w lewo pojedziemy, jak przyjadą ci jadący na wprost. Kierowca Audi pojechał trochę na siłę. No to już tak pojechał po angielsku w sposób nieprawidłowy. W ogóle ta szybka jazda tutaj to niebezpieczeństwo. W takich miejscach nie jeździmy szybko. A teraz problem przełączek warszawskich. Pan Mateusz z Józefowa pyta, kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła z ulicą Ogrodową w sytuacji, kiedy jeden kierowca zawraca na przełączce, a drugi skręca w prawo, jadąc z naprzeciwka z ulicy Podporządkowanej. Czyli wracamy do tematu pierwszeństwa przy zawracaniu, tematu omówionego szczegółowo w którymś z naszych poprzednich programów. Widz z Warszawy podał ten najtrudniejszy do rozstrzygnięcia przykład. Popatrzcie Państwo na zdjęcie. No bo niektórym wydaje się, że zawracając w ten sposób są cały czas na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Ta podporządkowana ulica, która tworzy skrzyżowanie, czyli Ogrodowa, no nie tworzy pełnego czterowlotowego skrzyżowania. Krzyżuje się tylko z tą przecinką. Czyli nie można powiedzieć, że na pewno pan, który pisze do nas tego maila, pan z Józefowa, w momencie zawracania jest na ciągu podporządkowanym. Ale też trudno powiedzieć, że jest na drodze z pierwszeństwem. Poza tym wydaje mi się, że zawracając, ciągle obowiązuje nas przepis mówiący o nieutrudnianiu ruchu innym pojazdom. Ja bym, panie Mateuszu, zawracając, nie uzurpował sobie prawa do pierwszeństwa. Nawet w tej sytuacji. Mimo że można bronić tezy, że dalej jesteśmy na ciągu z pierwszeństwem, są znaki, one wyższe w hierarchii, czyli one tutaj decydują. Ja uważam, że zawracający powinien pamiętać o tym, że nie tylko nie może zagrozić bezpieczeństwu, ale nawet ruchu utrudnić. I w tej sytuacji przepuściłbym pojazd skręcający w prawo. Tym bardziej, że w momencie, jak kończymy wyjeżdżanie z przecinki, skręcamy w lewo. No ale ponieważ temat nie jest w skali naszego kraju rozstrzygnięty do końca, jeżeli będziecie Państwo wyjeżdżali z Ogrodowej i skręcali w prawo, uważajcie na tych zawracających, którzy mogą sądzić, że są na drodze z pierwszeństwem i w związku z tym mają pierwszeństwo. Uważajmy, panie Mateuszu, ja zawracając nie chciałbym być pierwszy. Ale są tacy, którzy będą chcieli być pierwsi, no i trzeba ich przepuścić w imię bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozostaniemy jeszcze przez moment w Warszawie. Pan Marcin z Warszawy jechał ulicą Modlińską, która ma trzy pasy. Pan Marcin jechał skrajnym prawym, inny kierowca jechał skrajnym lewym. I nagle obaj zaczęli wjeżdżać na środkowy pas. Kto tutaj ma pierwszeństwo? To jest proste. Ten, który wjeżdża z pasa prawego i zmienia z prawego pasa na środkowy, ma pierwszeństwo. W Warszawie, w Krakowie, we wszystkich miastach przepisy są jednoznaczne. Artykuł 22 mówi o tym wyraźnie. Pierwszeństwo ma pojazd wyjeżdżający na środkowy pas z pasa prawego. Proste, oczywiste, stosujmy te przepisy. Pan Marcin narzeka, że został strąbiony przez tamtego kierowcę. No to niesłusznie, bardzo wstyd powinno być kierowcy, który tak w stosunku do pana Marcina zachował się, nie miał pierwszeństwa, a uzurpował sobie. Najgorsi są ci państwa, którzy uważają, że coś wiedzą, a nie wiedzą. Na koniec list pana Bartosza z Dąbrowy Górniczej, który jak pisze jest fanem naszego programu i pyta o to, czy może na rondzie zawrócić z prawego pasa. No ale tutaj chyba ma sytuację prostszą, ponieważ ma narysowane strzałki. Tak, no więc tutaj też odpowiedź będzie jednoznaczna. Skoro organizator ruchu tak zorganizował ruch na tym skrzyżowaniu i na prawym pasie jest możliwość jazdy w prawo i prosto, no to oczywiście nie można jechać inaczej. Jest to jedno skrzyżowanie, skrzyżowanie ruchu okrężnym, czyli mamy jechać, jeżeli chcemy zawrócić, tylko z pasa lewego, nie ma innej możliwości. Jeśli chodzi natomiast o ronda klasyczne, czyli bez wyznaczonych kierunków z poszczególnych pasów ruchu, to jak już kiedyś mówiłem, uważam za dopuszczalną jazdę prawym pasem wokół ronda. Natomiast na tym, które pokazuje nam na zdjęciu pan Bartosz, z prawego pasa na wprost i w prawo nie można w lewo ani zawrócić.
Tak więc piszcie do nas Państwo listy, piszcie maile. W miarę możliwości będziemy odpowiadać na wszystkie z całej Polski. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.